W tym zadaniu będziemy korzystać z definicji logarytmu. Definicja mówi tyle. Logarytm przy podstawie a z liczby b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje nam b. A do c tej daje nam b. To jest podstawa logarytmu, to jest liczba logarytmowana, a to jest wynik logarytmu, czyli po prostu logarytm. Zaczynam od podpunktu a. Niech to będzie nasz x, czyli 1/10 do potęgi x daje 1/100. Zapiszmy. 1/10 do potęgi x równa się 1/100. Teraz 1/10 to jest 10 do minus pierwszej i do potęgi x daje nam 1/100, czyli 10 do minus drugiej, bo to jest 1 przez 10 do drugiej. Minus 1 razy x to jest minus x, czyli 10 do minus x to jest 10 do minus drugiej, czyli x to będzie 2. W podpunkcie a x to 2. Podpunkt B. Podpunkt B. Mamy 1,1 do potęgi jakiejś x daje nam 1,331. No i trzeba się zastanowić, do jakiej potęgi, ile razy trzeba pomnożyć przez siebie 1,1, żeby otrzymać 1,331 tysięcznych. Możemy sprawdzić to na kalkulatorze. No bo kto tam normalne takie liczby zapamiętuje, nie? Czyli sprawdzamy. 1,1 razy 1,1. Ile to będzie? No za mało. To jeszcze powiedzmy większość z Was pewnie kojarzy. Ale teraz pomnóżmy jeszcze raz. 1,1. No i mamy to, czego szukamy. Czyli trzykrotnie mnożyliśmy, czyli to jest do potęgi trzeciej. Czyli to jest 1,1 do potęgi trzeciej. Czyli nasz x jest liczbą 3. Podpunkt C. To do jakiejś potęgi daje nam 8 dziesiątych. Czyli zapiszmy 64 setne, czyli 0,64 do potęgi x daje nam 8 dziesiątych. Zobacz, że 64 setne to jest inaczej 8 dziesiątych do potęgi x równa się 8 dziesiątych do potęgi pierwszej. Przepraszam, 8 dziesiątych do potęgi drugiej. Bo 8 do kwadratu jest 64, 10 do drugiej to jest 100 i do potęgi x. Teraz to 2 razy x przemnażamy, czyli mamy 8 dziesiątych do potęgi 2x równa się 8 dziesiątych do potęgi pierwszej. Czyli 2x to jest 1, dzielimy przez 2 stronami, x to jest 1 druga. Nasz x to jest 1 druga. Podpunkt D może tu się uda zmieścić. Mamy logarytm przy podstawie 125 tysięcznych do jakiejś potęgi x, aby otrzymać jedną drugą połówkę. Czyli piszemy 125 tysięcznych do potęgi x, aby otrzymać jedną drugą. 125 tysięcznych można tak sobie dzielić przez 5 dwukrotnie, trzykrotnie i otrzymamy 1/8. Czyli może tak, skąd ja to biorę? 125 to jest 5 do trzeciej i 1000 to jest 10 do trzeciej. I to jest do potęgi x równa się 1 drugiej. Teraz 5 do trzeciej przez 10 do trzeciej to jest 5 dziesiątych, czyli 1 druga do potęgi trzeciej i do potęgi x. 5 przez 10 się skraca, bo biorę to jakby pod jedną potęgę. I to się równa 1 drugiej. W domyśle do potęgi pierwszej. Te dwie liczby tutaj mnożysz. 3 razy x to jest 3x, czyli mam 1 drugą do potęgi 3x równa się 1 druga do potęgi pierwszej. 3x to jest 1, dzielimy przez 3, x to jest 1 trzecia. Nasz x to jest 1 trzecia, czyli w podpunkcie D poszukiwana wartość to jest 1 trzecia. Podpunkt E. Mamy 16 setnych. Do jakiejś potęgi x, aby otrzymać 64 tysięczne. Zapisz 64 tysięczne. I tu się zaczyna troszkę większa zabawa. 16 setnych powinno ci się skojarzyć z liczbą 4 dziesiąte do kwadratu. 4 do kwadratu, 10 do kwadratu, wiadomo o co chodzi. I do potęgi x, tak aby otrzymać. 64 to jest 4 do trzeciej. A 1000 to jest 10 do trzeciej. Zobacz, te same liczby. Takie te skojarzenia musimy nabierać.
4/10 zapiszmy w jednym nawiasie i do potęgi trzeciej, sprawa działań na potęgach, możemy tak zrobić. To jest do potęgi drugiej i do x przemnażamy sobie, czyli 4/10 do potęgi 2x to się równa 4/10 do potęgi trzeciej. I zrównujemy teraz 2x z liczbą 3, czyli 2x równa się 3, dzielimy przez 2, x równa się 3/2. Nasz x to 3/2 pod punkcie E. Pod punkt F. Mamy tutaj logarytm przy podstawie 2/10 do jakiejś potęgi x daje nam 625. Czyli zapiszmy 2/10. 2/10 to jest inaczej 1/5 do potęgi x daje nam 625. A 625 powinno ci się kojarzyć z liczbą 5 do potęgi czwartej. Teraz 1/5 to jest 5 do minus pierwszej i do potęgi x równa się 5 do potęgi czwartej. Czyli 5 do minus x równa się 5 do czwartej, minus x to się równa 4, czyli x to jest minus 4. Mamy odpowiedź do podpunktu F. Podpunkt G. Może uda się go zmieścić tutaj. Tu jest 16 dziesiątych setnych tysięcznych, 10-tysięcznych. Piszemy 16 dziesięciotysięcznych do potęgi jakiejś x, aby otrzymać 5. I teraz tak, 16 dziesięciotysięcznych, to się powinno kojarzyć z liczbą 2/10 do potęgi czwartej i do potęgi x. Zaraz 2 do czwartej 16, 10 do czwartej to jest 10 tysięcy i równa się 5, domyślę, do pierwszej. 2/10 to jest 1/5 do czwartej i do potęgi x równa się 5 do potęgi pierwszej. 1/5 to jest inaczej 5 do minus pierwszej, czyli mamy 5 do minus pierwszej i do potęgi czwartej i do potęgi x równa się 5 do pierwszej. Przenosimy obliczenia w to miejsce. 5 do minus pierwszej i do czwartej mnożymy minus 1 razy 4 to jest minus 4, razy x to jest minus 4x, czyli 5 do minus 4x równa się 5 do potęgi pierwszej. Czyli minus 4x to jest 1, dzielimy przez minus 4, czyli mamy x to się równa 1 minus 4, czyli x to jest minus 1 czwarta. No i podpunkt H, tutaj postaramy się zmieścić. Mamy logarytm przy podstawie 4 do jakiejś podstawy potęgi x daje nam 625 dziesiątych setnych tysięcznych, dziesięciotysięcznych, czyli piszemy 4 do potęgi x daje nam 625 dziesięciotysięcznych. Czyli 4 do potęgi x to się będzie równało. 625 to jest 5 do czwartej, 10 tysięcy to jest 10 do czwartej. Czyli to jest 5 dziesiątych do czwartej, a 5 dziesiątych to jest 1 druga do czwartej. Teraz 4 to jest inaczej 2 do drugiej i do potęgi x równa się 1 druga, to jest 2 do minus pierwszej i do potęgi czwartej. Tutaj przemnażamy, czyli mamy 2 do potęgi 2x równa się 2 do potęgi minus 1 razy 4, czyli 2 do minus czwartej. 2x to się równa minus 4, dzielimy przez 2, x to jest minus 4 drugie, czyli minus 2.